Cześć, witam was bardzo serdecznie w, jak słyszycie, świątecznym odcinku. Wszystkim wam życzę wesołych, radosnych i zdrowych, fajnych świąt Bożego Narodzenia. Akurat, wiadomo, akurat to teraz akurat nagrywam Wigilię, też będę uploadował Wigilię, więc... pod choinkę akurat dostałem fajne bangi od rodzinki, od mamy, a się od rodziców i siostry, którzy mi to zasponsorowali. Ale najpierw pokażę wam kształt twojego głosu. Tą mangę kupiłem w Katowicach. Jeszcze w ogóle przed świętami, w ogóle nawet przed tym okresem świątecznym, gdzieś tam w listopadzie. Akurat tak wyszło, że miałem troszeczkę więcej czasu w Katowicach, więc po prostu... A co tam, nie? I tak sobie kupiłem kształt twojego głosu. No i teraz już przejdziemy do takiego... Już takiego... Można powiedzieć, że takiego konkretniejszego już unboxingu. Czyli mangi. Na pierwszy ogień idzie Requiem, tom 8. Od Vaneko. A Ayakano oczywiście to rysuje. Bardzo, bardzo długo czekałem akurat na tą mangę i akurat nasze polskie wydanie znowu dogoniło już japońskie, więc no... Będzie trzeba znowu dosyć długo czekać, ale... Akurat przez tą mangę muszę pisać pracę seminaryjną o Ryszardzie III. A ta manga akurat właśnie ma głównego bohatera Ryszarda, więc przez to, że ją czytam, to sobie akurat idealnie zabrałem jako temat pracy seminaryjnej. Tylko oczywiście, jako że jestem na historii, więc żadnych, nie na podstawie mangi tego nie mogę robić, tylko na podstawie oczywiście kronik i historycznych książeczek. A teraz przejdziemy już do Horimiri, czyli po prostu szkolnego życia. Bardziej bym powiedział, że komedii romantycznej osadzonej w szkole. Jeszcze do tego można dodać jeszcze okruchy życia. Parapetie właśnie Hori i Miyamury. Proszę bardzo, 8. A tam był akurat oczywiście jak kształt twojego głosu to był 3. tom. Requiem to był 8. tom. I tutaj Hori Miya 8, 9, jak widzicie 10. tomik. I 11. Znowu już dogoniliśmy znowu japońskie wydanie. Ach, na te święta czeka mi akurat dosyć dużo czytania. A i tak jeszcze nie przeczytałem nawet służącej przewodniczącej. Jeszcze nie przeczytałem do końca. Jestem tylko dopiero w 4. tomie, a tego jest aż 12 tomów. Jeszcze zostały mi jeszcze Wampirzyca Karin. 3 tomy, więc to jest 6 tomów, więc dosyć jeszcze dużo tego jest przede mną. Na święta bym mógł sobie to poczytać, tak przed Sylwestrem, ale wiadomo, przez to, że ma się studia i muszę jeszcze napisać tą pracę seminaryjną, więc po prostu muszę zacząć czytać jakieś tam książki historyczne na temat Ryszarda III, a nie tylko grać i czytać mangi, nie? Okej, no to mamy 9. tom bez sizawki obok. Jak pamiętam, jeszcze 3 tomy i będzie koniec tej oto serii. I tutaj były mangi z Kotori, Vaneko Studia JG. Tak, to były wszystkie, które widzieliście, to dosyć się powtarzało. A tutaj mamy pierwszy tom, popatrzcie jakie to grube. Sagi Winlandzkiej od wydawnictwa Hanami. Po prostu, to macie po prostu mangę pod patronatem oczywiście TVP History. Po prostu o Wikinga. Jak ktoś oglądał i lubi serial Wikingowie, to akurat mu się to powinno spodobać. Więc dam wam jakiś taki przykładowy, jakiś tam losowy ten obrazek. Przepraszam was, na chwilkę wyłączę mikrofon, żebym wam pokazać kilka przykładowych stron.
jak widzicie, studio Hanami całkiem nieźle to wydało. Akurat manga u nas w Polsce jest w cyklu, znaczy po prostu jest jeden tom jest złożony z dwóch tomów, więc tutaj mamy oryginalne dwa tomy japońskie. W Japonii teraz jest chyba wydanych 18 albo 19 tomów, więc jeszcze takich brył, takich ewidentnie takiej, jak to po prostu macie w rękach, to czuć ewidentnie ten ciężar tego dojrzałego, fajnego komiksu. Wiadomo, Hanami zawsze ma dosyć ciekawe tytuły, a to jest akurat mój pierwszy tytuł od Hanami, ale mam nadzieję, że może, ale tak tylko może to jest zapowiedź następnego unboxingu, ale nie obiecuję, że możliwe, że tak po Wigilii może być jeszcze jeden odcinek, ale na razie cicho z tym. I mamy tom oczywiście pierwszy i tom drugi. Jeszcze z tyłu wam pokażę. Grzbiet całkiem przystępny. W miarę okej nawet. Bo czasami grzbiety są dosyć brzydkie na tych mangach. Na przykład Walking Butterfly, czyli manga od Taigi. Ma według mnie bardzo brzydki grzbiet, a inne mangi mają takie... Mangi light novelki mają w miarę okej. Bym powiedział, że nawet całkiem niezłe mają te grzbiety u nas w polskich wydaniach. Okej, no to dziękuję za uwagę i jeszcze raz wam życzę zdrowych, radosnych, wesołych, żebyście po prostu się, kurczę, wybawili za wszystkie. I oczywiście też już Sylwestra, to przyszłego, dobrego, nowego roku wam też życzę. Więc do zobaczenia. Mówił dla was Centaler i usłyszymy się może nie za długo. Może będziecie musieli dosyć krótko czekać, ale jeszcze niczego nie obiecuję, ale powinno coś być na kanale. No to papatki.